Hej wszystkim, witam was w filmiku, w którym będę wam mówić o tym, co się ogólnie u mnie dzieje. Update taki, można powiedzieć. W poprzednim filmiku właśnie powiedziałam, że ten filmik to będzie taki informacyjny filmik, w którym wam coś powiem. Coś, co pewnie... nie wiem w sumie, jakie będą reakcje, tylko tak po prostu mi się wydaje, że ludzie nie będą pozytywnie do tego nastawieni, ale muszę przyznać, że dużo osób myślało, że w tym filmiku opowiem wam o tym, jak zerwałam ze swoim chłopakiem. Mogę was upewnić, że nie zerwałam ze swoim chłopakiem. Jeśli by się tak stało, to wątpię, żebym o tym mówiła tak bardzo, bardzo publicznie. Ale nie. Już od razu na wstępie mówię, że nie, tu nie chodzi o mój związek ani nic takiego. A chodzi tutaj o studia, o to życie w Londynie. Bo przeprowadziłam się tutaj do Londynu ponad miesiąc temu. W jakimś tam filmiku mówiłam, że nie jest łatwo, no ale to normalne, przecież takie są początki, tak? Podeszłam do tej całej przeprowadzki, do tych studiów bardzo pozytywnie, bo muszę wam powiedzieć, że miesiąc temu, dwa miesiące temu byłam i podekscytowana, i zdenerwowana, ale to w sumie tak szło w parze, ale naprawdę mówię wam, że nie mogłam się doczekać takiego życia tutaj, nie mogłam się doczekać studiów, mojego kursu. Zanim to wszystko się zaczęło, to w głowie cały czas miałam myśli, że o, ciekawe jak to będzie wyglądać, ciekawe jak to będzie wyglądać, ciekawe kogo poznam, ciekawe jakie filmiki będę mogła dla was nagrać. I się tak tym jarałam i w ogóle, i w ogóle. I nie wiem, nie spodziewałam się chyba tego, jak to aktualnie wygląda. Przeprowadziłam się tutaj do akademika, bo myślałam, że lekcje, nie wiem, będę miała 4-5 razy w tygodniu. Do tego zawsze chciałam mieszkać w Londynie. I ten transport jakoś tak... to było trochę logiczne, że jeśli będę studiować w Londynie, to i będę tutaj mieszkać. Na mieszkanie tutaj w akademikach trzeba było aplikować miesiące przed zaczęciem studiów i w ogóle... ale zanim te studia się zaczęły, sprawy z akademikiem robiło się o wiele, wiele wcześniej. Nie mówię, że jest źle zorganizowane, ale powinni chociaż studenci wiedzieć, ile będą mieć lekcji na tydzień czy coś takiego. Ponieważ przeprowadziłam się tutaj, zaczęłam już myśleć, jak to wszystko będzie inaczej wyglądać, a potem okazało się, że lekcje mam dwa razy na tydzień. Naprawdę, kiedy się dowiedziałam o tych lekcjach, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, mogłabym dojeżdżać do mojego miasta na studia, bo nie byłby to taki problem. A teraz mam ten cały akademik na ten cały czas i lekcje mam tylko dwa razy w tygodniu. Potem się to zmieni na 3 lekcje w tygodniu, ale to i tak nie ma dużej różnicy. No ale tak, najpierw właśnie jeszcze przeprowadziłam tutaj, zanim jeszcze jakiekolwiek lekcje się zaczęły. Płakałam, były takie momenty, kiedy naprawdę było mi smutno, miałam doła i w ogóle. Pierwsza noc to chyba było najgorsze momenty takie. Miałam okazję poznać osoby tutaj, które koło mnie mieszkały, takie rzeczy. Ale nadal czułam się tutaj bardzo, bardzo samotnie. I było tak, że kończyłam lekcje w środę, potem w czwartek rano przyjeżdżałam znowu do miasta, do siebie na 4 dni. Byłam tam w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. No i w poniedziałek już tak jakby jechałam tutaj, przyjeżdżałam, żebym tutaj mogła spędzić noc, ponieważ następnego dnia miałabym lekcje. I za każdym razem, kiedy wracałam z mojego miasta tutaj, czułam się po prostu bardzo źle, miałam doła, miałam... nie wiem, po prostu czułam taki przymus, że muszę tutaj wrócić. To nie było tak, że o Jezu, nie mogę się doczekać, o super, uwielbiam tu mieszkać. Nie zdałam sobie sprawę z tego, że takie właśnie życie tutaj to nie wiem, nie jest to, co sobie wyobrażałam przynajmniej. Nie mówię, że to jest wina mojego uniwersytetu czy kogokolwiek, bo warunki są moim zdaniem bardzo dobre. Ludzie są bardzo mili i w ogóle. Nie wydaje mi się, że to jest dla każdego po prostu. I ja nie jestem chyba tą osobą, dla kogo takie życie w akademiku jest i wiem, że nie każdy ma wybór. No prawda jest taka, że nie jestem tutaj szczęśliwa i czuję się bardzo źle, kiedy tutaj jestem. Tak samo pierwsze dni lekcji w ogóle. Na początku mogliście zobaczyć to w filmiku, ogólnie nagrałam filmik z mojego pierwszego dnia w szkole, ale tam jedynie mówiłam wam, jak to wyglądało, tak? Ale właśnie te pierwsze lekcje i ogólnie to na początku, no okej, normalnie. Nie wiem, co mam powiedzieć, no zobaczymy później, tak? I cały czas myślałam pozytywnie i tak dalej, ale potem zauważyłam, że ten kurs nie jest czymś, czego oczekiwałam, a oczekiwałam 50% teorii, 50% praktyki, bo tak pisało na ich oficjalnej stronie i w ogóle. Duża właśnie część tego kursu to teoria, a mała część to praktyka i wiem, że teoria jest potrzebna, ale jednak to nie jest to, co pisało
na tej stronie. To mnie trochę tak zdołowało. Potem miałam lekcję, pierwszą lekcję taką prawdziwą historii, historii filmu i wtedy dostałam jeszcze większego doła, bo to, co nauczyciel mówił i ogólnie to, jakich słów używał, nic, kompletnie nic z tej lekcji nie zrozumiałam i wtedy sobie tylko pomyślałam, że jestem w złym miejscu i że nie powinnam tutaj być i w ogóle co ja zrobiłam ze swoim życiem, dlaczego wybrałam taki kurs, że po prostu mi się nie podoba i takie rzeczy. Ale potem porozmawiałam z niektórymi ludźmi i się okazało, że oni też nic nie rozumieli, więc to niby trochę mnie tam mi tak polepszyło samopoczucie i w ogóle. Naprawdę pomyślałam sobie wtedy, że już nic mi nie zostaje, bo co ja jeszcze innego lubię w życiu? Co ja mam teraz zrobić? Czy mam rzucić studia? Czy jak to będzie w ogóle wyglądać? Potem jeszcze rozmawiałam z chłopakiem, z mamą i w ogóle. I wtedy już bardziej te myśli miałam już tak lepiej złożone, już wiedziałam jakie mam opcje, co mogę zrobić. I słuchajcie, wracam do domu, wyprowadzam się z Londynu, z tego akademiku. Jeśli nie będę tutaj szczęśliwa, to nie ma sensu, żebym tu w ogóle była. Aczkolwiek postanowiłam, że będę kontynuować studia, bo nie jest tak, że wszystkiego w tym kursie nienawidzę. Jest coś, co naprawdę lubię tam robić i mnie interesuje. Do tego kwalifikacje są jednak dobre. Jak się skończy studia, to jest więcej możliwości. Szczególnie tutaj w Anglii, jak się skończy studia, od razu można coś robić. I nie wiem, jak na razie ten rok na pewno chcę skończyć. Chcę być silna i chcę to zrobić, bo też miałam takie myśli, że to nie jest taki kurs, o którym myślałam, bo myślałam, że mnie interesował film, a teraz nie wiem, czy mnie interesuje film, nie wiem, co myśleć. Ale jak na razie zobaczymy jeszcze. Zostanę na studiach i będę miała po prostu nadzieję, że wszystko będzie ok, wszystko pójdzie dobrze, więc wyjdzie tak, że po prostu będę dojeżdżać na studia. Teraz jak ogarnęłam to całe metro, te pociągi i w ogóle, to w jedną stronę trwa to godzinę 20, godzinę 30, więc nie ma aż takiej masakry. Zresztą i tak nie będę mieć studiów codziennie, więc nie jest też tak źle. Tak, wracam do Luton i będę tam nagrywać filmiki, więc jeśli zobaczycie kompletnie inny pokój, to dlatego, bo się przeprowadziłam znowu do domu. Aczkolwiek jak wrócę, to będę w innym pokoju niż kiedyś, ze względu na sprawy rodzinne właśnie. Na koniec filmiku chciałam też powiedzieć, jak jestem wdzięczna za to, że mam taką możliwość wrócić do domu albo cokolwiek. Jestem też wdzięczna za to, że mam tyle ludzi, którzy mnie wspierają, więc jeśli oglądacie, to wiecie, kim jesteście. Wiem, że w jakiś sposób to ja jestem nieodpowiedzialna za to, że na początku chciałam tutaj mieszkać, tak, będzie super i w ogóle nie brałam pod uwagę nic negatywnego. Nie mówię, że nie umiałabym tutaj mieszkać, bo okej, mogę tutaj zostać, ale to jak się czuję, nie jest dla mnie dobre. I słuchajcie, ze względu na to, że studiów nie mam codziennie i mam parę dni wolnego w tygodniu, to będę próbować zrobić coś swojego, w sensie zarabiać pieniądze. Jeśli studia nie wypalą, jeśli w końcu wyjdzie tak, że mnie to kompletnie nie interesuje, nie chcę tego robić, to chcę od teraz zacząć już z czymś innym, na przykład robienie makijażu, przedłużenie rzęs, takie rzeczy. O makijażu myślałam już naprawdę długo, tylko nigdy nie byłam, nie miałam tyle pewności siebie, żeby założyć jakąś stronkę, gdzie ludzie mogliby widzieć moje prace i w ogóle nigdy nie miałam tyle pewności siebie, ale wydaje mi się, że jeśli wezmę się za siebie, to wydaje mi się, że uda mi się, a jeśli nie, to znajdę sobie coś innego i coś innego i coś innego, bo nie chcę się poddawać. Na pewno jest coś tam dla mnie, co będę lubić. Wydaje mi się, że właśnie zacznę albo z przedłużeniem rzęs, więc jak coś, to będę was informować, będę mieć jakieś stronki na Instagramie czy coś i jeśli byście mnie w tym wspierali, to byłabym bardzo, bardzo szczęśliwa, ale chcę właśnie mieć coś swojego, ponieważ nie chcę zostać bez niczego, jeśli studia nie wypalą, więc o to mi właśnie chodzi. Więc kosmetyka, coś takiego, będzie dobrze i to tyle, więc dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jedyną osobę, którą tak naprawdę zawiodłam, to siebie. Też zresztą nie ma sensu myśleć o tym, sprawiać sobie ból, bo na serio nie ma sensu. Więc idziemy dalej. Nadal te same studia. Będę mieszkać gdzie indziej. Będę robić inne różne rzeczy, które mam nadzieję, że wypalą. I to tyle. Do następnego filmiku. Pa, pa!